Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania edukacyjna Ostatni Dzwonek, promująca szczepienia przeciw COVID-19. Co najczęściej budzi nasze obawy wobec szczepień przeciw COVID-19? Na to pytanie odpowiada dr Jerzy Rajewski, lekarz, wiceprezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Ludzie, czy pacjenci moi, najczęściej mają wątpliwości bardzo szerokie. Od całkiem banalnych, dotyczących wszczepiania chipów, poprzez bardzo poważne argumenty, na przykład jak te drobiny kwasu mRNA działają w dłuższym odstępie czasu na naszą komórkę. No, także od całkiem prostych do powiedzmy zanegowania w sprawie chipów, trudno sobie wyobrazić, żeby w szczepionce były mikrochipy, które miałyby nadzorować nasze myślenie, sposób działania. Z drugiej strony te wyjaśnienia, że te cząsteczki mRNA, które są w szczepionce, nie mają szkodliwego wpływu, bo tak de facto nie mają wpływu na nasze jądro komórkowe, czyli nie mają wpływu na materiał genetyczny, który jest w naszej komórce. One po prostu wykonują swoją pracę czy swoje zadanie w cytoplazmie i giną. Są metabolizowane dalej i rozkładane. Także wydaje mi się, że argumenty są, czy pytania dotyczą bardzo indywidualnych sytuacji. Dotyczą na przykład ciąży, karmienia piersią, dotyczą licznych kontaktów zawodowych z dużą grupą ludzi, dotyczą na przykład kontaktów z dziećmi, tak jak nauczyciele mają troszeczkę inne pytania czy inne wątpliwości w tym temacie. Kampania Ostatni Dzwonek jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w kampanii zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.